Anna Bardowska, którą widzowie doskonale znają z Rolnik szuka żony, pokazała, czym zaskoczył ją Grzegorz na walentynki. Wszystko zrelacjonowała na Instagramie, Rolnik szuka żony połączył wiele paragrafów. Jedną z tych, która do dziś stawiana jest za wzór, tworzą Anna i Grzegorz Bardowscy. Małżonkowie świata poza sobą i swoimi dziećmi nie widzą. Ania, która z wykształcenia jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, wielokrotnie powtarzała, że marzy o dużej rodzinie. Udało jej się to pragnienie spełnić i dziś jest dumną mamą Jasia oraz Liwi, uczestniczka Rolnik szuka żony nie zamierza ukrywać swojego szczęścia i chętnie dzieli się z fanami rodzinnymi fotkami. Widząc też, jak wielkie zainteresowanie wzbudza jej związek z Grzegorzem, skrupulatnie wykorzystuje swoje medialne 5 minut. Rolniczka nie tylko prowadzi swój kanał na YouTube i sklep, ale przede wszystkim spełnia się jako influencerka na Instagramie. To właśnie tam pokazuje fankom między innymi, co przygotowuje mężowi na obiad, jakich kosmetyków używa, w jaki sposób kręci włosy i relacjonuje swoją codzienność. Ostatnio na przykład pochwaliła się, jaką niespodziankę z okazji walentynek sprawił jej Grzegorz. Walentynki u Anny i Grzegorza z Rolnik szuka żony. Ulała, cały dzień w polu, od godziny 4, a jeszcze znalazłeś czas, powiedziała, gdy zobaczyła w progu męża z bukietem czerwonych róż. Z okazji święta zakochanych pokazała też na Instagramie romantyczne zdjęcie z Grzegorzem, które powstało podczas jednych z rodzinnych wakacji na Dominikanie. Kibicowaliście tej parze w programie?